いいわ。これからは巨人だけじゃなく人と戦うことになる。Hej wszystkim, ja jestem Replay, a dzisiaj przychodzę do Was z wyjaśnieniami rozdziału 123 oraz 124 mangi Ataku Tytanów. W dzisiejszym odcinku poznacie odpowiedź na pytania z tytułu, czyli jaki plan ma Eren oraz czy Ani wyszła z kryształu. Ale to oczywiście nie wszystko, dowiecie się także m.in. co takiego stracił Reiner, co Conny zamierza zrobić z Falco, a także kilka innych równie ciekawych aspektów. Więc zasubskrybuj kanał, aby kolejny filmik się nie ominął i zapraszam Cię już do oglądania. W poprzednim odcinku poznaliśmy prawdziwą historię Ymir, czyli pierwszego Tytana, oraz to, w jaki sposób otrzymała swoją moc. Dowiedzieliśmy się również, kto ją zabił i w jaki sposób. Komu ostatecznie ofiarowała swoją moc, a także na czyje przybycie czekała całe 2000 lat. I wreszcie zobaczyliśmy pierwszy raz od setek lat Tytanów, którzy wreszcie zostali uwolnieni z murów. Sporo się wydarzyło w poprzednim rozdziale, musicie to sami przyznać, ale jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to koniecznie go nadróbcie, aby móc lepiej zrozumieć ten obecny. A ja oczywiście przypominam, że 1000 łapek pod tym filmem i postaram się nagrać dla Was trochę szybciej filmik z omówienia kolejnego rozdziału. Rozdział 123. Diabły z wyspy. Zostają nam ukazane wydarzenia z przeszłości. Mikasa razem z resztą zjadowców przebywa na kontynencie. Rozmyśla nad Erenem, a dokładniej zastanawia się, czy naprawdę mógł się zmienić aż tak bardzo i czy teraz nie jest już tym samym Erenem, którego niegdyś znała. A może jednak przez ten cały czas był taki sam, jaki jest obecnie, tylko ona tego po prostu nie zauważała. Zwiadowcy próbują niezauważeni przedostać się do posiadłości Kiyomi. W czasie podróży ogromne wrażenie robi na nich nowoczesne miasto, które przemierzają. Sasha, Connie oraz Hanji widzą pierwszy raz w życiu poruszający się samochód, zresztą jak reszta zwiadowców. Jednak to na nich najbardziej robi to wrażenie. Levi prosi, aby miejscowy przewodnik ich powstrzymał, nim dadzą znać, kim naprawdę są. Mikasa nadal obserwuje Erena i nie spuszcza z niego swojego wzroku. Armin, widząc przygnębionego przyjaciela, pociesza go faktem, że ich marzenie się wreszcie spełniło i są w świecie poza murami. Jednak chłopak nadal pozostaje niewzruszony tym faktem. Mikasa próbuje zrozumieć, kiedy to jej przyjaciel tak bardzo się zmienił i dociera do niej, że może nie przeoczyła jego przemiany, ale nie chciała tego faktu do siebie dopuścić. Jakiś czas później zwiadowcy próbują pierwszy raz w życiu lodów, a Eren dzięki wspomnieniom ojca wyjawia reszcie zgromadzonym, że ludzie z getta bardzo rzadko je jedli. Zwiadowcy przemierzają ulice, na których jest pełno straganów z jedzeniem. Kapitan Levi powstrzymuje także chłopca, który chciał ukraść pieniądze Saszy. Miejscowi to zauważają i dodatkowo, że chłopiec nie rozumie języka, stwierdzają, że jest obcym i postanawiają go ukarać, aby dać przykład innym dzieciom, aby to nie kraść. Sasha próbuje załagodzić sytuację, lecz niewiele to daje. Mężczyzna stwierdza, że chłopiec może być nawet uciekinierem z wyspy. Chłopiec, widząc, co się wokół niego dzieje i że za chwilę będzie mogła spotkać go kara, staje się przerażony, ale Levi łapie chłopaka pod pachę i oznajmia, że ten nigdy nie powiedział, że chłopak jest złodziejem, a pieniądze należały do jego starszej siostry. Żeby nie wzbudzać więcej podejrzeń, zwiadowcy razem z dzieckiem opuszczają miejsce incydentu, aby nie wzbudzać więcej uwagi na sobie. Jednak po chwili orientują się, że nie ma już z nimi ani chłopca, ani też pieniędzy Saszy. Zwiadowcy po czasie wreszcie docierają do posiadłości Kiyomi. Opowiadają także o tym, co przed chwilą ich spotkało. Kiyomi po chwili oznajmia, że dzięki poprawie jakości badań krwi po upadku Imperium Eldi, wielu potomków Ymir, pierwszej kobiety Tytan, zostało wypędzonych z kraju. Dodaje także, że mieszkańcom Paradis będzie ciężko nawiązać przyjazną relację z innymi narodami. Armin wtrąca się i oznajmia, że uda im się to osiągnąć i wszystko będzie lepsze od wdrożenia planu Tytana Zwierzęcego, który oczywiście miał na celu pozbawienie narodu Eldia możliwości posiadania potomstwa, a po jakimś czasie eksterminację pozostałych przy życiu obywateli wyspy Paradis, jak również kontynentu. Przez co po upływie kilkudziesięciu lat naród Eldia przestałby istnieć. Hanji wyjawia, że liczy na pomoc towarzystwa na rzecz ochrony ludu Ymir, które mogłoby ogłosić, że mieszkańcy wyspy, a także i kontynentu pragną pokoju. Mikasa po chwili zauważa, że nie ma razem z nimi Erena, więc wychodzi na zewnątrz, aby go poszukać.
Zauważa go, gdy ten przygląda się polu namiotowemu dla uchodźców. Upomina go, że jest najbardziej poszukiwaną przez rząd Marley osobą, lecz milknie, gdy chwilę później dostrzega w oddali małego złodzieja z rodziną. Jega wyjaśnia, że namioty zamieszkują osoby, które straciły swoje domy, a także całe dobytki przez wojnę. Przypomina również sytuację, kiedy do pewnego dnia, gdy byli jeszcze dziećmi, ich codzienne życie zmieniło się i wszystko, co mieli, zostało im odebrane. Pyta także przyjaciółkę, dlaczego ta się o niego ciągle troszczy. Próbuje poznać także, czy powodem tego jest to, że uratował ją w dzieciństwie przed handlarzami ludźmi, czy może to, że są rodziną. Zaskoczona Mikasa podaje, że powodem tego jest to, że są rodziną. Przerwa im ojciec chłopca, który ukradł pieniądze Sasz i proponuje im coś do picia. Po jakimś czasie spotkanie przemienia się w zagrapianą alkoholem imprezę. Przyłączają się do zwiadowców także ludzie z innych namiotów. Niedługo potem widzimy zwiadowców, gdy są obecni podczas forum Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Ludu Imir. Zwiadowcy są nieco rozczarowani, ponieważ osoba przemawiająca broni jedynie tych, którzy to niegdyś znaleźli się pod panowaniem narodu Eldia, a za winnych oskarża diabły z wyspy. Mikasa po chwili zaczyna rozumieć, że tym dniem, kiedy to Eren zaczął się zmieniać, był dzień, kiedy to postanowił ich opuścić. Przypomina sobie także spotkanie z nim po raz pierwszy od dłuższego czasu, gdy to miała miejsce walka w Liberio. I zastanawia się również, czy tej tragedii można było uniknąć. Wracamy także do obecnych wydarzeń. Mikasa razem z Arminem obserwują tytanów, którzy zostali uwolnieni z murów. W oddali widzą formę tytana Erena, która jest wyższa od tytanów, którzy to wyszli z murów. Armin tłumaczy także Mikasie, a raczej stara jej się to wykrzyczeć, że Erenowi udało się przejąć kontrolę nad tytanem pierwotnym i że teraz na pewno uda im się wygrać wojnę. Armin musi krzyczeć, żeby to przekazać dziewczynie, ponieważ przemieszanie się tytanów z murów jest tak głośne. Po chwili jednak Armin dostrzega, że Eren nie uwolnił tytanów tylko z muru Rosa, ale także z muru Maria. I stwierdza, że to o wiele za dużo tytanów niż potrzeba, aby odeprzeć atak wojska z kontynentu. Widzimy także przerażenie w oczach Armina, który zrozumiał, co się właśnie wydarzyło. Po chwili w umysłach Armina i Mikasy pojawia się głos Erena, który oznajmia im, że nie uwolni tytanów tylko z muru Maria, ale także z muru Rosa oraz Sina. I że wszystkie mury upadły. Wyjaśnia im również, że celem tytanów jest ochrona wyspy, jak również żyjących na niej ludzi. Więc wyjawia przyjaciołom, że jego celem jest teraz, aby zgotować światu taki sam los, jak niegdyś świat zgotował narodowi Eldia. I że z pomocą tytanów zniszczy wszelkie życie poza wyspą Paradis. Rozdział 124. Odwilż. Widzimy ojca Ani Longheart, który to słyszy groźby tytana pierwotnego o zniszczeniu całego świata oprócz wyspy. I upada na kolana. Przenosimy się znów na wyspę, gdzie Gabi próbuje znaleźć swojego przyjaciela Falco. Rainer tłumaczy Gabi, że skoro Falco zyskał teraz moc tytana, to zwiadowcom na pewno nie umknął ten fakt i że prawdopodobnie Falco jest teraz w rękach któregoś ze zwiadowców. Tytan opancerzony po chwili upada na ziemię przez odniesione rany. Oznajmia z przejęciem, że przez to, że mury upadły, to jego pancerz tytana opancerzonego również rozległ całkowitemu rozkładowi. Wow. Czyli dopóki mury istniały, to tytan opancerzony był potrzebny, a skoro mury już nie istnieją, to również tytan opancerzony stał się kompletnie bezużyteczny. Kompletnie już zrozpaczony i bezsilny Rainer uszala się nad sobą, że nie był on w stanie powstrzymać Erena przed zniszczeniem świata. Gabi pomaga kuzynowi i zaprowadza go do zniszczonego domu, aby mógł wyleczyć swoje rany. Rainer nalega, aby Gabi go zostawiła i uciekała na sterowiec, aby wrócić do domu. Dziewczynka stwierdza, że teraz nic to nie zmieni, a ich celem będzie teraz zabicie Erena, aby uratować świat, a przynajmniej kontynent Marley. Tytan opancerzony, a nie, jednak teraz już nie opancerzony, próbuje wytłumaczyć Gabi, że nie dadzą rady zabić kogoś, kto ma władzę nad wszystkimi tytanami oraz Eldianami. I po chwili z powodu odniesionych ran Rainer traci przytomność. Gabi przykrywa go jeszcze kocem, chwyta karabin i biegnie na poszukiwania Falco. Kilka budynków dalej, Jean, Kone, Mikasa oraz Armin rozmawiają nad nieprzytomnym Falco. Jean nie może dopuścić do siebie myśli, że Eren postanowił zniszczyć świat. Pyta także pozostałych, czy naprawdę nie było innego wyjścia, aby tego uniknąć. Mówi także, że wszystko, co do tej pory zrobił Eren, zrobił dla nich i innych mieszkańców wyspy. Pyta więc ponownie, czy w tym wypadku będą w stanie go przed tym powstrzymać. Ich rozmowę przerwają krzyki żołnierzy Marley, którzy próbują się bronić przed tytanami uwolnionymi z murów. Armin stwierdza, że Eren powinien mieć nad nimi kontrolę.
Jean rusza na pomoc żołnierzom z kontynentu. Powstrzymuje go jednak w ostatniej chwili Mikasa, która pyta się go, co zamierza zrobić z Falco. Odpowiada, że nie mogą pozostawić Falco, który obecnie jest tytanem szczękowym i że najlepiej, aby przekazać moc Falco generałowi Pixisowi. Connie wtrąca się i oznajmia, że chce, aby to jego matce przekazano moc tytana Falco. Armin sprzeciwia się obu propozycjom. Connie wypomina Arminowi, że on sam żyje tylko dzięki przejętym przez niego mocom Bertholda, więc nie ma prawa się w tej sytuacji wypowiadać. Gdy zbliża się do nich jeden z bezmyślnych tytanów, Connie chwyta nieprzytomnego Falco i się z nim wymyka. Pozostali to zauważają, jednak postanawiają odłożyć przekazanie mocy Falco na później, a obecnie uporać się z bezmyślnymi tytanami. Fort, w którym przebywa Yelena, zostaje otoczony. Zastanawia się, dlaczego Zeke nie kontroluje tytanów, którzy wyszli z murów dzięki swojej mocy. Na jednej z ulic miasta rodzina Saszy próbuje ratować swoje życie przed jednym z tytanów. Kaja uciekając niechcący się przewraca, a za nią rusza jeden z tytanów. Dziewczynka przypomina sobie, gdy to jej matkę pożerał tytan, a ją samą uratowała przed nim niegdyś Sasza. Dziewczynka woła o pomoc. Po chwili do tytana strzela Gabi. Potem jak tytan osuwa się na ziemię, wbija w jego kark karabin. Przerażona Kaja przez moment dostrzega w Gabi Saszę, która to niegdyś, podobnie jak teraz Gabi, ją uratowała. Żołnierze na dachu budynku nad nimi dostrzegają Gabi i pytają się jej, czy to nie ona jest czasem dzieckiem z kontynentu. Kaja jednak stawia się za Gabi i odpowiada, że ta należy do jej rodziny. Żołnierze odprowadzają rodzinę Saszy wraz z Kają i Gabi w bezpieczne miejsce. Gdy Gabi pyta Kaję, dlaczego ta ją kryła, a dziewczynka odpowiada wtedy pytaniem, dlaczego ją uratowała, skoro jest eldiańskim diabłem. Gabi przyznaje, że to ona jest diabłem, ponieważ zabiła wielu ludzi. Nicolo wtrąca się w rozmowę dzieci i wyjaśnia, że diabeł siedzi w każdym z nich, gdyż w innym wypadku los świata potoczyłby się całkiem inaczej. Mikasa, Arvin oraz Jean w końcu docierają do fortu, oblężonego przez tytany, i rozpoczynają z nimi walkę. Po wybiciu wszystkich tytanów w pobliżu wspinają się na najwyższy szczyt fortu i wypatrują kolejnej fali, którą sprowadza Kid, Shady i jego żołnierze. Po czym żołnierze znów próbują pokonać tytanów. Jean stwierdza po wybiciu wszystkich bezmyślnych tytanów w pobliżu, że bitwa doszczętnie zrujnowała dystrykt Shinganshina. Dodaje ponadto, że wszyscy żołnierze z kontynentu nie żyją, a tytani, którzy powstali przez krzyk Zeke'a, zostali zabici. Jeden z żołnierzy pyta o cel Erena, a Jean odpowiada, że widok miasta, który mają przed sobą, jest odpowiedzią na pytanie. Po chwili pojawia się Flock, który pociesza Jeana, a także kieruje pistolet w kierunku Yeleny i rozkazuje, aby zabrać ochotników opozycji antymareńskiej, dodając przy tym, że wszyscy zostają aresztowani. W innym pomieszczeniu Armin z Mikasą są zaskoczeni, że rodzinie Saszy udało się przeżyć. Jeszcze większy szok wywołuje u nich widok razem z nimi Gabi. Dziewczynka oznajmia, że nie chce już dłużej z nimi walczyć, a jej jedynym celem jest teraz odnalezienie Falco. Armin tłumaczy, że Connie zabrał Falco, aby móc przekazać jego moc swojej matce, która została zmieniona w bezmyślnego tytana. Gabi zdruzgotana pyta, czy Eren jest w stanie przywrócić matkę Connego. Armin odpowiada, że nie zna odpowiedzi na to pytanie. Jednak dziewczynka prosi, aby chociaż zapytało o to Erena, skoro był w stanie zniszczyć pancerz Reinera. Armin zaskoczony pyta się, kiedy to się stało. Gabi odpowiada, że w czasie upadku murów. Armin po chwili dochodzi do wniosku, że skoro pancerz Reinera zniknął, to prawdopodobnie wszystko inne, co też zostało utwardzone, również zniknęło. I jedną z takich utwardzonych rzeczy, która przychodzi mu na myśl, okazuje się kryształ, którym to przed laty zapieczętowała się Annie Leonhardt, posiadaczka tytana kobiecego. Wow, wreszcie Annie wyszła z kryształu i oczywiście po tej informacji rozdział się zakończył. Jeżeli chcesz, abym omówiła kolejny rozdział, to oczywiście zostaw łapeczkę w górę, napisz w komentarzu, co sądzisz o tym rozdziale, chętnie sobie o tym poczytam. Ponadto zasubskrybuj kanał, a także zaznacz dzwoneczek, aby otrzymać powiadomienie o kolejnym filmie. Do zobaczenia, trzymajcie się, no i cześć!